Gospodarstwa opiekuńcze staną się kolejnym krokiem milowym ku urzeczywistnieniu w Polsce idei rolnictwa społecznego. W Polsce idea gospodarstw opiekuńczych została pioniersko wdrożona przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie na Kujawach i Pomorzu, gdzie funkcjonuje już kilkanaście gospodarstw specjalizujących się w zielonej opiece. To nie są osoby aktywne, świeżo, które przeszły na emeryturę z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. One już nie mogą nadążyć za tymi aktywnymi emerytami, ale to nie są jeszcze osoby, które powinny trafić na całodobowej opieki w domach pomocy społecznej. Czyli gdzieś pomiędzy, gdzieś zaczyna się ta niesamodzielność, ta potrzeba wsparcia, najpierw dyskretnego, później bardziej systemowego. One wzajemnie się wspierają w tych gospodarstwach. Obserwujemy to, właściwie mamy w województwie dzisiaj, przez te kilka lat dopracowaliśmy się zróżnicowanych modeli, czyli co gospodarstwo rolne, to inna oferta. Nie byłoby tego, gdyby po prostu nie ODR, gdyby nie ODR Minikowie. Chciałabym, żeby to po prostu było jak gdyby kontynuowane. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, bo kwestie finansowe i tak dalej. Niekiedy się śmieją, że dokładasz do interesu, ale nie wiem, myślę, że satysfakcja własna i radość tych dziadków z takimi uśmiechami to po prostu to jest to. Gospodarstwom opiekuńczym w województwie kujawsko-pomorskim przyglądają się mieszkańcy wszystkich polskich regionów. Zapotrzebowanie na zieloną opiekę jest w każdym z nich. Jej funkcjonowanie z pewnością będzie sprzyjać podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich. Przyczynią się one do rozwiązania problemu nierówności w dostępie do usług społecznych, które szczególnie dotykają mieszkańców mniejszych miejscowości. Ten las, ta atmosfera, te ptaki, zwierzęta domowe, kot, pies, jakoś ich inspirują do normalności. I oni tak właśnie tak traktują to wszystko. Przychodząc, to od razu witają się, całują, obejmują. I najważniejsze, że naszym celem, ale to też w projekcie jest, żeby uspołecznić tych ludzi. Warto zwrócić uwagę, że wzbogacanie oferty gospodarstw o kolejne funkcje jest szansą dla wielu polskich rolników. Usługi opiekuńcze mogą pozwalać na zwiększenie i dywersyfikację dochodów gospodarstw rolnych. Urzeczywistnienie w praktyce idei rolnictwa społecznego będzie sprzyjać ponadto zwiększaniu roli, jaką odgrywają rolnicy w swoich społecznościach lokalnych oraz kształtowaniu pozytywnego wizerunku całego sektora rolniczego w Polsce.